Tu teraz będzie taka konferencja, która będzie dwugłosem. Najpierw głos zabierze nasza Magda, za chwilę ją zobaczycie. To jest autorka książki Niczyja. Każdy z nas lubi bajki. Jedną z nich, jedną z moich ulubionych jest Kopciuszek. I jest to baśń o kimś, kto ma cudowne wnętrze, kto jest królewską córką, kto jest przeznaczony do wielkich rzeczy. A tutaj mamy Magdę, która to nie jest bajka. Ona ma silne świadectwo dotknięcia Pana Boga w jej życiu. Za chwilę ją zobaczycie. Na rekolekcjach jeden z jezuitów powiedział jej, że ma całą tą historię swojego życia opisać w książce. Ona się długo przed tym broniła, ale w pewnym momencie dała za wygraną na szczęście i napisała tą książkę. I w redakcji powiedzieli, że książka jest fantastyczna, że czyta się to z wielką uwagą i z wielką mocą. Powitajmy Magdę wielkimi brawami. Trochę się stresuję. Książka Niczyja. Zanim ja o niej powiem, to chciałabym powiedzieć o kilku ważnych rzeczach, do których Pan Bóg mnie zaprosił, żebym dzisiaj tutaj powiedziała przed Wami, która będzie potem nawiązywała do mojego życia. I chciałabym użyć trzech takich słów, które są bardzo ważne do woli Bożej. Miłość, odpowiedzialność i zaproszenie. Dla mnie wola Boża to jest zaproszenie. I jak iść za tą wolą Bożą, nie? To jest, myślę, bardzo takie trudne. No, Pan Bóg mnie zaprasza, ale jak iść? I jest klucz do tego. Pan Bóg daje do tego klucz, jak zrobić ten pierwszy krok. I tym kluczem jest przyjęcie godności dziecka Bożego. Teraz przed chwilą słyszeliśmy piosenkę Jestem dzieckiem Boga. Tu nie tylko chodzi o to, żeby usłyszeć, ale żeby to autentycznie przyjąć. Godność Bożego dziecka. I co to znaczy? To znaczy, że przyjmuję, że jestem dzieckiem Boga, który kocha bezwarunkowo, który czuje się za mnie ogromnie odpowiedzialny i który jest wszechmogący. I wtedy, jeśli dostaniemy zaproszenie od Pana Boga i będziemy wiedzieli, że my przyjęliśmy godność dziecka Bożego, to wtedy można iść, bo będziemy wiedzieli, że Pan Bóg się zatroszczy, bo jest dobry, kochający i odpowiedzialny. I są takie obszary, do których Bóg zaprasza każdego z nas i jest to Jego wolą. Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy doświadczyli miłości i się tą miłością dzielili. Jeśli Bóg zaprasza mnie do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, to dlatego, że chce, żebym doświadczył miłości i żebym tą miłością się też mógł podzielić. Zaprasza do takiej miłości, gdzie ludzi, którymi albo gardzimy, albo wydają nam się po ludzku niemożliwi do pokochania, Pan Bóg do tego uzdalnia. Kolejną rzeczą, do której Pan Bóg zaprasza, to do wolności i do akceptacji. Jest coś takiego jak pamięć. Bóg dał nam pamięć, a skoro jest dobry, to dał nam tą pamięć, żeby nam służyła. I teraz często jest tak, że jak tą pamięć wykorzystujemy? Ktoś nam zrobił jakąś przykrość, jakoś nas zranił. I teraz cała nasza uwaga, nasza pamięć koncentruje się na tym, że ktoś nas skrzywdził. I mijają dni, miesiące, czasami naprawdę wiele lat, a my ciągle naszą pamięć używamy do tego, żeby rozpatrywać, że ktoś nam zrobił trudność i tak naprawdę ucieka nam przez palce piękno życia. Pan Bóg dał pamięć, bo jest dobra i chce, żebyśmy
w dobry sposób z niej korzystali. I myślę, że czasami jest to trudne, bo jak ktoś nas skrzywdził, to trudno po prostu pamiętać to w takiej wolności. Ale jeśli w tą pamięć zaprosimy Boga, to On pozwoli nam akceptować, da nam wolność i dalej będziemy mieli tą pamięć. Ale jak ona będzie inaczej funkcjonować w nas, ona nie będzie nas spalać, nie będzie nas zabijać, nie będzie nas niszczyć i my będziemy mogli cieszyć się życiem. Kolejną rzeczą, do której myślę Pan Bóg zaprasza wszystkich, to jest do służby. Ja wiem, że to słowo się bardzo źle kojarzy. Służba, bo służba kojarzy się, że muszę rezygnować strasznie z siebie. A co nam mówi świat? To inni mają służyć nam, to ma nam być dobrze i ciągle jesteśmy nienakarmieni, bo im więcej ktoś ma nam dać, tym przychodzi rozczarowanie. Ciągle coś nie gra, bo chcemy się karmić tym, że inni mają nam służyć. Tak nam mówi świat. A służba to jest wielkie bogactwo, spojrzeć na swoje życie jak na służbę. I to nie chodzi o to, żeby teraz rzucić wszystko, jechać do Afryki i nie wiem, służyć tam biednym ludziom, chociaż może kogoś Pan Bóg zaprasza do tego. Także odwagi wtedy życzę. Ale chodzi, żeby spojrzeć na swoje życie tu i teraz jako na służbę. I co się wtedy dzieje? Inaczej można popatrzeć na swoje życie. Można popatrzeć jako na dar i Pan Bóg naprawdę, kiedy służymy, daje nam piękne życie. Papież Franciszek powiedział w czasie Światowych Dni Młodzieży, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby nie siedzieć na kanapie. I to nie chodzi, żeby robić spektakularne rzeczy, ale chodzi o to, żeby dostrzec w swoim życiu służbę. Papież w tym powiedział, bo wiedział, że to będzie ubogacało nas, będzie piękne, że możemy służyć tym, którzy są blisko nas. I czasami jest trudno służyć, ale jeśli na życie popatrzymy jak na służbę, to Pan Bóg, my zrobimy jeden krok, a Pan Bóg zrobi kolejnych 10 i ty będziesz bogaty i będziesz miał cudowne życie, będzie inna jakość tego życia. I kolejną rzeczą i kluczową, najważniejszą, żeby iść za wolą Bożą, no to po co iść za wolą Bożą? Bóg zaprasza nas do świętości i to jest Jego największym pragnieniem. Teraz, żeby nie być gołosłownym, że ja tu mówię jakieś tam rzeczy, ja chciałam wam powiedzieć tak troszeczkę o książce, która została przeze mnie napisana. I jak Pan Bóg te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, zrealizował. Zrealizował wtedy, kiedy ja przyjęłam godność dziecka Bożego. Tak się w moim życiu wydarzyło, że wychowywałam się w rodzinie zastępczej. Moi rodzice biologiczni mnie oddali. I miałam już takie poczucie odrzucenia, że ktoś mnie nie chce. To jest trudne. To jest trudne żyć z poczuciem, że jestem niechciany na tym świecie. W rodzinie zastępczej też tata dużo pracował. Nie miał możliwości dać mi tyle uwagi, ile ja bym chciała. Moja mama zachorowała na schizofrenię. I może tu ktoś jest taki, kto ma w rodzinie osobę, która jest chora na schizofrenię i nie jest leczona. Jest to rodzaj dramatu, dzieją się niezrozumiałe rzeczy, a dla mnie jako dla dziecka były ogromnie niezrozumiałe. Mama zachowywała się dla mnie w sposób dziwny, trafiała do szpitala, leżała w domu dniami, tygodniami i nie wychodziła z tego łóżka. I ja nie czułam, że ja jestem w tym domu kochana, że nie czułam bezpieczeństwa. Na domiar tego w dzieciństwie byłam też wykorzystywana seksualnie i to
rodziło duże piętno w moim życiu. W moim sercu rodziła się nienawiść do rodziny, że mnie nie ochronili, do tego człowieka. I ta nienawiść, trzeba było coś z nią zrobić, jakoś zagłuszyć. Więc zaczęłam okaleczać swoje ciało. Zaczęłam tak dużo pić, że niekiedy traciłam przytomność gdzieś w drodze do domu i obcy ludzie mnie budzili. Szybko potem doszły narkotyki. Zdarzyło się, że przedawkowałam i dostałam zapaści. Byłam przekonana, że nie przeżyję tego dnia. Miałam wtedy może 13-15 lat. I tak się ciągnęło moje życie. Nienawiść zaczęła niszczyć mnie, nikogo innego. I żyłam w dużym konflikcie z moją rodziną przez to, że ich nienawidziłam. I w wieku 18 lat postanowiłam, że nie chcę mieszkać w tym domu. Czuję się tam niekochana, czuję się tam niebezpiecznie, nie widzę tam miejsca dla siebie. I wolałam być bezdomna, niż żyć w tym domu. Tak też się stało. Po pewnym czasie, kiedy udało mi się wynająć pokój i przyszła taka stabilizacja, przyszedł też taki czas na, że tak powiem, rachunek z życia. Przeszłość wydawała mi się dramatyczna, więc bardzo bałam się przyszłości, że może być jeszcze gorsza. I to skłoniło mnie do tego, żeby odebrać sobie życie. I faktycznie jest za mną próba samobójcza, która była bardzo zaplanowana. Jak widzicie, żyję, ale było też tak, że spędziłam wiele długich miesięcy w szpitalu psychiatrycznym, leczona na depresję. I kiedy wyszłam z tego szpitala po długich, bardzo smutnych miesiącach, ktoś zaprosił mnie do kościoła i ja się wahałam, no gdzie to miejsce dla mnie, no dla takiej dziewczyny. Ale ten bezsens i ten smutek, którego dalej nie potrafiłam nic z tym zrobić, jakoś zobligował mnie do tego, żeby do tego kościoła pójść. I tam pierwszy raz usłyszałam, że jest ktoś, kto mnie kocha bezwarunkowo, taką jaką jestem, tu i teraz, z moim bagażem, z moimi emocjami, z moimi uczuciami i że On kocha mnie bezwarunkowo i chce, żebym ja tą miłość przyjęła. To było takie pierwsze doświadczenie, kiedy ja naprawdę poczułam, że ktoś może mnie kochać. Potem jeszcze Pan Bóg zapraszał mnie, żebym szła tą drogą, którą mnie zaprasza, ale ja miałam plan A, plan B, plan C, gdzie mówiłam, nie, Panie Boże, ja wiem lepiej, co będzie dla mnie dobre. Pan Bóg mnie przywoływał, a ja tak trochę mówiłam, dobrze, Panie Boże, trochę sobie, ale na tej drodze zaczęło się zmieniać dużo rzeczy. I był to proces. Na tej drodze Pan Bóg zaprosił mnie do pojednania się z moją rodziną zastępczą. Dziś mogę ich odwiedzać, mogę z nimi mieć dobrą relację, mogę ich akceptować, moją mamę taką, jaką jest, mojego tatę, moją rodzinę. Ja dziś mogę żyć z nimi w dobrej relacji. Bóg zaprosił mnie po ludzku do rzeczy niemożliwej. Do przebaczenia osobie, która mnie krzywdziła cieleśnie. I każdy, kto doświadczył takiej naruszenia cielesności, wie, że to po ludzku jest niemożliwe przebaczyć. Ale Pan Bóg uzdalnia i pomaga to zrobić. I ja mogłam przebaczyć, mogłam się modlić za tego człowieka, on już nie żyje, więc mogłam prosić dla niego o niebo. I dlaczego Pan Bóg zaprosił mnie do przebaczenia? Dlatego, że ta nienawiść niszczyła mnie, nikogo innego, a Pan Bóg chciał, żebym ja była wolna,
żebym mogła cieszyć się ze swojego życia. A tam, gdzie była nienawiść, ona mi to uniemożliwiała. Pan Bóg uzdolnił mnie do akceptacji swojego życia. I Pan Bóg tam w każdą tą przestrzeń, którą ja Mu oddawałam, wlewał miłość. Pan Bóg też wiedział, że dla mnie niezwykłym pragnieniem jest takim największym posiadanie domu, doświadczenie domu. I co mi dał? Dużo więcej niż chciałam. Bo dał mi możliwość pracy w domu hospicyjnym, w domu pomocy społecznej. Przez 2 lata pracowałam w domu dziecka. Mogłam też chodzić po prywatnych domach i pomagać w opiece. Dał mi doświadczenie tylu domów, o ile, że ja nawet nie byłam w stanie marzyć o takim doświadczeniu, jak on mi dał. I napełnił mnie ogromną miłością i dał mi szansę, żebym ja się tą miłością też dzieliła z innymi. Jak widzicie, Pan Bóg dał mi pamięć, ale jak ja inaczej mogę z niej korzystać? Większość życia pamięć wykorzystywałam, żeby spinać się i niszczyć swoje życie przez to, że rozpamiętywałam. Dziś mogę wykorzystać tą pamięć do dziękczynienia, do chwalenia Pana Boga za to, że On zrobił wielkie rzeczy w moim życiu. Pan Bóg uwolnił mnie od nałogów. Uwolnił mnie od wielu rzeczy, od toksycznych relacji, gdzie się pojawiały na mojej drodze. Zrobił rzeczy niemożliwe. I dziś jestem Mu za to bardzo wdzięczna i mogę się z Nim podzielić. Mogę się z tym podzielić. Pan Bóg, jak zaprasza do podjęcia pewnych decyzji, to wie, że przede wszystkim to będzie dobre dla Ciebie, dla mnie. On nie zaprasza do rzeczy, które mają Cię rozwalić, chociaż czasami może się tak wydawać. Chciałam Wam opowiedzieć na przykład o tym, jak udało mi się pojednać z moimi biologicznymi rodzicami, szczególnie z moim ojcem. Ja nie czułam potrzeby spotkania się z nim. Ja już miałam życie poukładane, skończyłam studia, pracuję jako pedagog i nauczyciel, a Pan Bóg mnie wezwał do tego, żeby go odnaleźć. I ja totalnie nie wiedziałam, po co mi to, na co mi to, co ja bym miała temu człowiekowi powiedzieć. W sercu już nie było emocji złych do tego człowieka, ale ja nie widziałam potrzeby. Ale Pan Bóg zapraszał. Dlaczego ja w to weszłam? Powiedziałam, że mój Bóg jest dobry, kochający, odpowiedzialny i wszechmogący. Skoro mnie do tego zaprasza, to znaczy, że zaprasza mnie do czegoś dobrego. Ja przez kilka miesięcy szukałam tego człowieka. Było niezwykle trudno i czasami przychodziło zniechęcenie, bo idę od jednego urzędu do drugiego urzędu, ochrona danych osobowych, tu do szpitala. Było trudno, ale z tyłu głowy było przyjęcie godności dziecka Bożego, Boga, który jest dobry. I udało mi się odnaleźć. I to było niezwykle ważne doświadczenie. I dopiero w momencie, kiedy ja spotkałam tego człowieka, zrozumiałam, dlaczego Pan Bóg mnie zaprosił. Było to potrzebne mojemu tacie i jak się okazuje, było to potrzebne bardzo mi. I po tym spotkaniu doświadczyłam czegoś niesamowitego i życzę każdemu, żeby to przeżył. Takiego doświadczenia, które rozwala serce, że Pan Bóg jest ze mnie ogromnie dumny, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby poczuć dumę rodziców, a ja dostałam coś więcej. Pan Bóg dał mi doświadczyć w sercu takiej dumy, która rozwala. Niezwykłe. Teraz, jak to się stało, że ta książka powstała? Pojechałam na rekolekcję w Milczeniu. Chyba 2 lata temu. I jeden z jezuitów po pewnym czasie powiedział: Magda, napisz książkę.
No pierwsza myśl, no nie, no gdzie ja? O czym tu pisać? Komputera nie lubię, korzystam tylko, żeby maila wysłać. Jeszcze często wysyłam nie do tego, do kogo trzeba, byleby szybko od komputera, a tu Pan Bóg mówi, zatrzymaj się, usiądź i napisz. Nie wiedziałam, jak się do tego zabrać, dwuja z Polaka, ale jeździłam przed Najświętszy Sakrament i Pan Bóg mówił bardzo mocno, napisz, napisz. I to było niesamowite doświadczenie, gdzie ja się dałam i to szło, i to szło. Mało tego, ja czułam, jak Pan Bóg niesie mnie na rękach w każdym zdaniu, które pisałam. Jak pozwala mi przejść tą historię, te pojedyncze wspomnienia, które są tu w książce, niosąc mnie na rękach. I ta książka została napisana dlatego, że było bardzo mocne wołanie Pana Boga. Ta książka przyniesie nadzieję, napisz ją. I ciągle to słyszałam i tylko dlatego się zdecydowałam. I ona jest. To, co bym chciała powiedzieć jeszcze o tej książce. Już chyba nie pamiętam, jestem tak zestresowana. Ale chciałabym powiedzieć to, że jeśli dzisiaj wiesz, że komuś ta książka może pomóc, to ja ciebie zapraszam. Nie wiem, ona czy 10, czy 12 zł kosztuje. Żebyś zaniósł komuś, komu ona może pomóc, komu może przynieść nadzieję. Gdzieś też czuję wezwanie do tego, że jeśli ktoś dzisiaj wie, że nie ma pieniędzy, a czuje ogromną potrzebę, żeby tę książkę przeczytać albo ją komuś zanieść, to ja tu będę gdzieś miała punkt, w którym będę podpisywała książki. Niech do mnie podejdzie i powie, że chce dostać tę książkę. I dostanie. Czuję do tego zaproszenie. W Łodzi też czułam, ale jakoś tak nie miałam odwagi powiedzieć, bo sama nie wiem dlaczego, ale dzisiaj niech pieniądze nie będą przeszkodą. Jeśli ktoś ma, niech kupi, jeśli ktoś nie ma, niech do mnie podejdzie. Z mojej strony chyba to wszystko. Dziękuję. Spróbuję jeszcze kontynuować temat już nie ze świadectwem, chociaż chcę podać trochę przykładów odnośnie, gdy rozpoznajemy wolę Bożą, to co dalej, jak z naszym działaniem. Wczoraj powiedział ksiądz arcybiskup na końcu po Komunii Świętej bardzo ważną rzecz do kapłanów. Powiedział do nas, nie bójcie się współpracować z Duchem Świętym. Nie bójcie się, żebyście mieli z tego powodu problemy. I jeżeli chcę realizować wolę Bożą, chcę w coś wejść, to będą problemy. Jak chociażby te, że trzeba usiąść do komputera, którego nie lubię w przypadku Magdy. Czy wiedząc, że nie mam żadnych zdolności do pisania, napisać coś, co się czyta bardzo dobrze. To jest akurat przypadek Magdy. Natomiast chciałem podać takich różnych historii trochę, które mają taki wspólny mianownik. Pełnienie woli Bożej dla mnie to jest osobiście krok wiary. Krok wiary, który
porównam z wyjściem Piotra z łodzi. To jest ten moment, kiedy święty Piotr, będąc w łodzi, robi krok za burtę. I go trzeba, ten krok trzeba zrobić, a potem już idzie. Ale ten krok pierwszy jest najtrudniejszy. Najtrudniejszy jest dlatego, że wiem, że tam jest woda i w niej się tonie. I wiem, że mam tutaj uczniów, kolegów swoich, którzy jak wpadnę, to będą śmiać się ze mnie. I tak jest w pełnieniu woli Bożej. Tak jest w każdym dziele, w które się angażujemy. I co więcej, święty Piotr wpadł w wodę. I pełniąc wolę Bożą, też będą momenty, że wpadnę w tę wodę. Że zwątpię. Bo wychodząc z łodzi, nie staję się herosem jakimś, tylko dalej jestem człowiekiem słabym. Jako powołany, jak w tym, co robię, dalej jestem słaby. I zacznę w pewnym momencie tonąć. I tak będzie. Taka jest Ewangelia, taka jest nasza droga. Pełnienie woli Bożej związane jest z tą podwójną zgodą. Zrobię krok w ciemno i będą się ze mnie śmiać. Jak mi się uda, będą mi zazdrościć. Ale ja w końcu i tak zacznę tonąć, to się będą śmiali. A nie mówiliśmy, po co się wychylał? Taki odważny, a to nie. I będzie ocena zewnętrzna. Więc dopiero gdy uwolnię się od tego, powiem, Panie Jezu, Ty jesteś ważniejszy od tej opinii, dopiero wtedy jest droga, gdzie możemy pełnić, mogę iść za wolą Bożą. No i będą trudności. Kochani, to forum tutaj, które widzicie, jak ona jest szósty raz, jak 7 lat temu byliśmy na rekolekcjach tutaj, na rekolekcjach u księdza Jana, to w sanktuarium Jana Pawła II, to w połowie rekolekcji gdzieś pojawił się temat, a może by tak to forum, które mamy w Łodzi, też zrobić w Krośnie? I jak rzuciliśmy ten temat w czasie posiłku, kolejnego dnia ksiądz Jan nas tutaj przeprowadził na halę. Jakby u księdza Jana w głowie pojawiło się od razu, tutaj nie ma czegoś takiego, nie było czegoś takiego w regionie. Rozmowa z księdzem arcybiskupem na ten temat, żeby halę, żeby to wszystko było świeże. Ksiądz Jan nie o wszystkim nam mówił, jakie tutaj gdzieś miał przeszkody. I w parafii, i oceny różne na jego temat, właśnie z tego powodu, że miał odwagę. Ale w jego głowie się pojawiło, jest hala nowa w Krośnie. Po to. Tak jakby specjalnie po to wybudowana, że teraz jest taka myśl się pojawia. I to jest ten skok na głęboką wodę, że ja robię ten krok z małą wspólnotą, bo wtedy wspólnota, czy w ogóle była już jeszcze wspólnota, chyba była, kiwają mi głową, że była. Malutka wspólnota przy parafii, nie ma kim, nie ma jak, a to wszystko tak się rozrosło i to, że jest was co roku więcej, to pokazuje, jak Bóg tego chce. Jak Bóg w ten sposób formuje. Ale gdzieś pewnym 6 lat temu czy 7 lat temu był, można powiedzieć, nie chcę, ale był taki ksiądz Jan, który powiedział fiat. I co on się wycierpiał, to jest jego z tego powodu. A my korzystamy, każdy z nas. I tak jest z każdym dziełem. Nie ma tego, bez tego kroku wyjścia i to, że coś tam się nie powiedzie, jakiś tam może spór, ktoś tam coś powiedział, że ja muszę to wziąć na swoje, mogę to oddać Jezusowi, żeby tego nie nosić. Ale to na mnie krytykują z tego powodu, bo ja się tego podjąłem. Mogłem się tego nie podejmować i mnie krytykowali. Ci, którzy zostali w Łodzi, apostołowie, nie byli krytykowani, ale nie przeżyli czegoś. Nie przeżyli tego chodzenia po wodzie. I albo wejdę w tę przygodę po wodzie, wiedząc, że utonę, ale jest Jezus, który pomoże w każdej chwili i będę tonął co jakiś czas, bo takie jest życie, ale to doświadczenie deptania po wodzie jest tak wspaniałym doświadczeniem w duchu, że się pojawia głód, że jak chcę na nowo z kolejnym dziełem.
Jak się nazywa telewizja, która nas transmituje? Dobre Media. Dobre Media powstały, Krzysiek, ile? 8 lat temu? 8? 7, 6, też 6 lat temu. I na początku mieliśmy bardzo mocną współpracę. Dzisiaj, jak ktoś chce mieć dobrą transmisję takiego wydarzenia, to prosi w Polsce, w całej Polsce Dobre Media. Oni są z Koszalina, a przyjeżdżają do Krosna. Gdziekolwiek ma być dobrze zrobiona transmisja wyjazdowa jakaś, to wszyscy proszą Dobre Media. Powstały 6 lat temu. I kiedy ksiądz biskup popiera, zróbmy telewizję internetową, zróbmy coś takiego. I pojawił się taki wysoki ksiądz, którego tam widzicie, Krzysiek, który do dzisiaj się tym zajmuje, ale po drodze, gdy zrobił ten krok, gdzie nie wiadomo co, nie wiadomo jak, nie wiadomo z kim, jedno z pierwszych doświadczeń, które mieli, to było to tonięcie, chcę pokazać, bo dzisiaj tak funkcjonują, dzisiaj można powiedzieć, no chwała Bogu, że Kościół ma coś takiego mobilnego w każdej chwili, że możemy się tym posługiwać. Natomiast jedno z trudniejszych doświadczeń takiego tonięcia to było, kiedy osoba zaangażowana przy kupieniu nowego sprzętu kupiła ten sprzęt i zniknęła ze sprzętem. I za wszystko zapłacił biskup. Tylko nie ma ani jej, ani sprzętu. I to było utonięcie, kiedy w postaci księdza biskupa, ale Pan Jezus bierze za rękę i mówi, nie przekreślam was, że to jest wpisane i nie tracił zaufania. I tak działa wobec nas Bóg. Tak działa Bóg, jak jest dzieło Boże. Człowiek, który towarzyszy dziełu Bożemu, jest otwarty, że będą problemy. Nie da się inaczej. Jak w Łodzi wprowadzaliśmy transmisję ze spotkań modlitewnych, to pierwszy, na początku było coś takiego, że przestało trochę osób chodzić, bo my się modlimy, ale ja nie chcę być widoczny w kamerze, że się modlę. No bo w pracy widzą, ktoś może zobaczyć, to jest cały czas w sieci. Nie każdemu to może pasować. Ale jak zobaczyliśmy, że Bóg też uzdrawia przez internet, że Bóg dla osób, które mają teraz dzieci, które teraz nie mogą przyjść na spotkanie, uczestniczą w formacji, ile jest tego dobra z tego powodu, to pomimo szemrania, które się pojawiło, bo się pojawiło i to było to tonięcie, co wy robicie, wyszło z tego dobro i jest dobro. I tak jest ze wszystkim. Teraz pamiętam taką sytuację z nie tak dawna w jednej diecezji. Młody wikary, który przychodzi na parafię i Bóg go zaprasza, żeby, bo to nie tak jak u was, że do kościoła się chodzi w większości, tylko mało osób chodzi do kościoła i w kancelarii Bóg go zaprasza, zlikwiduj to biuro, bądź z ludźmi w kancelarii. To nie jest biuro, tylko tych ludzi nie widzisz w kościele, ich nie ma, a po coś przychodzą, pogadaj z nimi trochę. I dla niego, dla młodego księdza, takie zaproszenie w sercu, to się nie chce wierzyć, ale tak jest. To było wyjście na głęboką wodę. I on potraktował poważnie to zaproszenie, że mam rozmawiać z tymi ludźmi. Nie tylko wypisać coś, tylko rozmawiać. Ale co się okazało? Że w kancelarii są kolejki. Że wiele osób czeka po jakiś papierek, a on rozmawia 20 minut z jedną osobą. O jej dziecku, I owocem tego jest, że ta osoba przychodzi na mszę dla dzieci, coś się zaczyna dziać, ale kancelaria musi być otwarta 3 godziny dłużej. I co zrobił ksiądz proboszcz? Poprosił o zmianę wikarego. Ponieważ on nie pracował tak, jak powinien. I go zmienili. I to jest wyjście na głęboką wodę, czy nie coś, do czego Bóg mnie zaprasza. I trzeba mieć wewnętrzną zgodę, jeśli jej nie mam, to za chwilę powiem, Bóg jest zły. A jeśli powiem, ja wiem, że tak będzie, że za chwilę pojawi się, czy to z kościoła, czy skądś z boku, czy z zewnątrz, gdzieś się pojawi tonięcie, gdzie ja chwycę rękę Pana Boga i nie chcę się poddawać. Jeżeli nie ma w nas takiej zgody, to nie ma w nas zgody na Ewangelię. I to nie jest, że Bóg jest zły, tylko otaczamy się ludźmi, otaczamy się, po prostu to jest nasze życie. I żeby pełnić wolę Bożą,
to musi też w nas być koniecznie gotowość na zmianę, a my nie chcemy zmian. Bardzo często widzę we wspólnocie, że jest otwartość na nowych, znaczy teoretyczna otwartość na nowych. Tylko, że jak ktoś nowy przychodzi do wspólnoty, nie ma dla niego miejsca. Bo wszystkie stanowiska animatorów są już obstawione. Tam już nie ma gdzie wejść. No chyba, żeby ktoś zachorował czy coś, to może bardziej upartemu coś się uda. Jak twardo trzymam kadencji u nas we wspólnotach, w parafii, kadencji lidera, to od tego momentu to się nie pojawiło od razu, ale twardo trzeba było trzymać, że mija czas, od razu jest zmiana. I to muszę wam powiedzieć, że to, co się stało wtedy, po tej twardym trzymaniu, że co 2 albo 3 lata, to od tego momentu lider jest dobry i za tego lidera wchodzi kolejny bardzo dobry lider. I znowu bardzo dobry lider. Tam nie ma, frakcje się jakoś zmieniły. Liderzy dalej są we wspólnocie, a co chwilę otwierane są jakieś nowe przestrzenie dla nowych osób. Tylko dlatego, że drobna rzecz, była zgoda, musi być zmiana we wspólnocie, musi być zmiana. Zmiana, bo zmiana otwiera coś i znowu otwiera. A my nie chcemy zmiany, my wolimy mieć bezpieczne ciepełko. Wolimy bezpieczne ciepełko, tak żeby było nam dobrze. Taka była sytuacja w zespole u nas, to ja myślę, że dzisiaj jesteśmy przed tym jeszcze w Kościele, przed jakąś taką zmianą myślenia, żeby zatrudniać ludzi do ewangelizacji. My nie mamy problemu w Kościele, żeby zatrudnić zakrystianina, organistę, katechetę. To jest przyjęte. Natomiast, żeby w Kościele zatrudniać ludzi do ewangelizacji. Znowu, jesteście w takim miejscu Polski, gdzie można powiedzieć tej ewangelizacji, ona też jest potrzebna, ale cały czas jest bardzo dużo ludzi w Kościele. Natomiast są miejsca w Polsce, gdzie nie ma ludzi w Kościele. No. Po prostu nie ma ludzi w Kościele, gdzie 10% jest na mszy świętej. I tam jakby zaczyna się już pojawiać, księża są pod murem, na nieszczęście jeszcze nie do końca, bo jeszcze są te śluby, które finanse utrzymują jakoś, czy pogrzeby. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, że gdyby to zniknęło, czy cmentarze by już nie przynosiły żadnego dochodu, to byłoby naprawdę pod murem, że coś trzeba zrobić, bo się nie ma z czego utrzymać. A jeszcze w takich miejscach jest się z czego utrzymać. I w momencie, kiedy się nie mam z czego utrzymać, to wtedy będzie myślenie, coś trzeba zmienić. Że może ja jestem w stanie sam sobie poradzić w zakrystii, ale do ewangelizacji potrzebuję pomocy. Bo może mam 3 muzyków w parafii i oni mogą obstawić organy na różnych mszach świętych, ale potrzebuję zatrudnić kogoś, kto będzie chodził po domach i tylko to będzie robił. Jeszcze ekipę zorganizuje. Jakaś zmiana w myśleniu, która otworzy nas na zupełnie inne przestrzenie. I jak osoba, która zakładała zespół Mocni w Duchu, jezuita, jak zatrudnił pierwszą osobę w zespole, bo dzisiaj w zespole jest 5 pracowników na etacie, ale jak zatrudnił pierwszą osobę, to nie było tak, że jest pewne utrzymanie. Ale ten ojciec wiedział, jeśli to dzieło ewangelizacyjne ma funkcjonować tylko do ewangelizacji, to musi być praca. To musi być w ramach zatrudnienia. I to jest jakiś skok na głęboką wodę. I bywały takie momenty, że był wybór ZUS czy pensja. ZUS czy pensja. A to jest skok na głęboką wodę. Ja wiem, co moi współbracia mówili wtedy o nim. Wiem, co mówili, tego nie powtórzę. Ale to było to, że się topi w tym momencie. I oceny były bardzo, bardzo ostre. A dzisiaj, po czasie kiwają głową. Cieszą się. Kochani, to są różne przykłady, żebyśmy się nie bali trudu. Jeżeli chcesz pełnić wolę Bożą, chcesz dzieła Bożego, nie będzie go bez trudu, ale nie dlatego, że Bóg jest zły.
Pierwszy trud to jest trud wyciągnięcia nogi, wiedząc, że będą się śmiali, bo będą myśleli, wariat, zaraz utonie. Jak będę szedł, to będzie chwila euforii tłumu, a jak wpadnę w wodę, powiedzą, a nie mówiliśmy, co za... I to jest etap przy każdym dziele Bożym, przy każdym. Zachęcam do tego, żebyśmy taki kierunek podejmowali. Ten wychodzenia z łodzi i gotowości na zmianę, do tego nas Bóg zaprasza. To jest to, jak usłyszę głos Boży, co dalej? Właśnie, wyjdź, nie patrz na to, co w łodzi dalej się dzieje, że się śmieją, albo że są zafascynowani. Wiedz, że utoniesz, wystaw rękę, Jezus cię wyciągnie. I dalej po wodzie. I to jest nasza droga dla każdego z nas w różnych rzeczach, które czynimy.